Spotkałem się z Domain Driven Design na takiej konferencji niedaleko, tam po drugiej stronie Wisły. W tym czasie na topie był REST. Więc były dwa pokoje, w których mieliśmy do wyboru, gdzie miałem wybór, do którego pójść, czy pójść na coś o reszcie, czy na drugim pokoju, gdzie ktoś pisał 3 literki DDD. Wtedy się spytałem, o co z tym chodzi. Ktoś tam już powiedział wtedy, no to jest Domain Driven Design. Jak sobie pomyślałem, z jednej strony REST, z drugiej strony jakieś coś o designie. No dobra, spróbujemy tego designa, ile można o tym reszcie gadać. No i to był taki punkt zwrotny w mojej karierze, mogę powiedzieć, ponieważ wtedy zauważyłem, że co to są prawdziwe obiekty, co to znaczy model biznesowy, że niekoniecznie setery, getery i serwisy jest czymś, co można, z czego można wszystko zbudować. Mój startup, który wtedy miałem, oczywiście nie wypalił, więc poszedłem do dużej korporacji, myśląc, że no dobra, no to w dużej korporacji będą pewnie robić to domain driven design, nie? Bo to jest fajne, takie mądre, w ten sposób powinno się robić systemy. Troszkę się zdziwiłem, ponieważ tam nikt o tym nawet nie słyszał. Próbowałem ewangelizować, próbowałem mówić, no to teraz spróbujmy zrobić to troszkę inaczej, bo można spróbować inaczej, można coś zrobić bardziej eksplicite. Jak się możecie spodziewać, uderzałem głową o ścianę. Sam nie wiedziałem do końca, jak wprowadzić domain driven design do istniejących projektów, a oni w ogóle nie słysząc o tym, też tego nie potrafili. Nikt nie chciał uwierzyć, nikt nie chciał spróbować. Z czasem zacząłem zbierać ludzi zorientowanych wokół domain driven design w Krakowie, wokół takiego meetupu. Więc zapraszamy na jego spotkania. I przez te parę lat nauczyłem się, co trzeba zrobić, żeby wprowadzić domain driven design do projektu z sukcesem. Jest tylko jedna rzecz, jedna, dosłownie jedna, którą musicie zrobić, żeby wprowadzić domain driven design do systemu legacy. Musicie zmienić swój sposób myślenia. I to nie jest frazes, to jest bardzo poważna rzecz, musicie w inny sposób podejść do myślenia o programowaniu. Od czego zaczniemy? Są trzy problemy, które musimy pokonać. Pierwszy jest z nami samymi, z deweloperami. Drugi problem jest z systemem legacy, z którym mamy do czynienia. I trzecim problemem jest nauka sama w sobie. Jaki jest problem z deweloperami? Przede wszystkim, jeśli macie stworzyć jakiś nowy system, tak, w tym momencie, ktoś by wam powiedział, macie x czasu, macie x zasobów, macie x możliwości, stwórzcie system. No to co? Lecimy. Spring Hibernate, tak? Proste, bo to znamy. Drugie, co możemy, ma być webowy, tak? No to spróbujemy sobie playa, nie? Bo co możemy spróbować? Możemy inaczej, co innego, ale no pobawmy się czymś. Ma być skalowalny? To co? Akka, nie? Który pozwoli użytkownikom robić kogo to obchodzi, nie? Tylko to jest problem. To jest domena, to jest miejsce, gdzie będziemy zmieniać zachowania użytkowników, ludzi, gdzie będziemy zmieniać świat. Nas to zupełnie nie interesuje, wolimy się pobawić troszeczkę tymi rzeczami tutaj z prawej strony. Kogo z was interesuje tak naprawdę domena, dla jakiej tworzycie soft? I tak nieźle. Druga rzecz, którą nas uczyli. My nie umiemy w pakiety. Kto ma taką podobną strukturę pakietów gdzieś, gdzie przykładowo w takim pakiecie serwis macie 100, 200 serwisów? Wiecie o tym, że człowiek mniej więcej potrafi do pamięci podręcznej tu z przodu głowy od mniej więcej 7 plus minus 2 rzeczy zapamiętać na raz. Jak się ma do tego ta liczba 100? Kiedy otwieramy pakiet, nie umiemy w pudełka. Wszystko pakujemy do jednego i potem się dziwimy, że wielki nam makaron rośnie. Jest jeszcze jedna rzecz. Kto w waszym kodzie ma setery i getery? Ja mam alergię na setery i getery. Osobiście już nie napisałem setera ani getera od parunastu miesięcy. Jestem szczęśliwym człowiekiem. Popatrzmy na taką klasę. Kto z was u was ma w systemie jakieś pieniążki, money? Tak? Jak zobaczymy na te pieniążki, co ja mogę zrobić? Ano mogę wziąć sobie, stworzyć obiekt money, ustawić mu na przykład 100 zł, po czym za chwilę pójdę i seterem ustawię mu currency na przykład na funty. Mogę? Mogę. Kto mi zabroni? I nagle mam 100 funtów. Co myślicie o takim obiekcie?
Proszę? Przydatny feature, tak. A zauważmy, to jest programowanie obiektowe, jakie stosujemy na co dzień. Tak nas uczą, tak nas uczyli. Jeszcze pewnie będą uczyć przez jakiś czas. Nie ma tu żadnej enkapsulacji, żadnego zachowania. Możemy robić, co chcemy z tym obiektem. Co czasami jest przydatne, jak tu kolega zauważył, ale nie po to, żeby zrozumieć, jak systemy działają. Czy to jest według was obiektowe podejście w ogóle? Okej. Okay. Ostatnio, może już teraz nie, teraz jest co innego na konferencjach buzzwordem, ale był buzzword na programowanie funkcyjne, prawda? Ludzie dywagowali, jak to programowanie funkcyjne jest dużo lepsze od obiektowego. Dlatego, bo pozwala na wiele rzeczy. Z tym, że oni nie porównywali do programowania obiektowego, tylko do programowania imperatywnego. Prawdziwe programowanie obiektowe jest czymś zupełnie innym niż to, co wszyscy, to co większość aktualnie uważa. Jeśli ktoś mi powie, że to jest obiektowe, to ja tak reaguję zawsze. Stąd moja alergia na setery i getery. Deweloperzy mają też jedną fajną rzecz. Każdy problem potrafią zminimalizować do problemu technicznego. Każdą domenę potrafią przerobić na myślenie o serwisach, na myślenie o DOS-ach, o bazach danych, o deploymencie. Tak działają inteligentni ludzie. Wszystko sprowadzają do tego, co już znają. Drugim dużym problemem, jaki istnieje, żeby wprowadzić domain driven design, jest system legacy sam w sobie. Kto pracuje z systemem, który ma 5 lat? 10? 20? Są kozaki wśród was. Dobra, jaki jest problem z legacy? Wciąż był, jest i będzie tworzony przez deweloperów z problemami. Takich jak my. To się prędko pewnie nie zmieni. Więc żeby osiągnąć inne rezultaty, trzeba wyjść ze studni i zrobić coś obok, pokopać obok. Pytałem was przed chwilą, kto pracuje długo w systemach, z długo żyjącymi systemami. Tak naprawdę my, niektórzy twierdzą, że jesteśmy craftsmenami, tak? Mnie się wydaje, że tak naprawdę jesteśmy archeologami. Uprawiamy archeologię, tak jak to Jarek Pałka nazwał. Wykopujemy te skamieliny, tak? Sprzed 10-15 lat. Co też tam autor miał na myśli, pisząc ten kawałek procedury? Możemy sobie myśleć, że jesteśmy craftsmenami, tak? Tylko, że zaraz za nami przyjdą też kolejni, którzy będą patrzeć na nasz kod i też będą odkopywać to, co my stworzyliśmy. Oczywiście, co możemy robić? Możemy próbować się zadaptować, tak? Możemy próbować refaktorować albo przepisać cały system. Jak spróbujemy się zaadaptować i wprowadzić domain driven design do takiego długo żyjącego systemu, to co? Aktualny system prawdopodobnie ma już swój jakiś model, anemiczny, być może nie jest tak bardzo explicit, ale ma już swoje reguły jakieś. Jak zaczniemy wprowadzać tam nowe klasy, nowe koncepty, nowe paterny, no to legacy zje nas na śniadanie. Zmiana modelu istniejącego jest bardzo ciężka, zwłaszcza kiedy nie był projektowany z myślą o tym, żeby można go było modyfikować łatwo. Legacy zje nas na śniadanie. No więc co? Możemy coś spróbować zrefaktorować z tym legacy, tak? Możemy siąść do tego. Okej. Okay. Teraz zakładam czapkę refaktoringu i przerabiam kawałki kodu po to, żeby było mi łatwiej wprowadzać zmiany. Tylko tak, kto za to zapłaci? Powiecie do waszego menadżera, wiecie co? Wiesz co, słuchaj, chciałbym wprowadzić nowe rzecz do nas, fajna będzie, deweloperom się będzie podobało, morale skoczy, nauczymy się czegoś nowego, tylko musimy zrefaktorować trochę tego kodu, tak? No potrzebujemy na to powiedzmy 4 miesiące. Kto na to pójdzie? Możemy oczywiście przepisać, tak? Cały kod, cały system. Kto był w projektach, które przepisują cały system? Jak wrażenia? Fajnie było? Jest na produkcji? No, różnie z tym bywa, z tym przepisywaniem. No tak jak mówiłem, legacy może zjeść nas na śniadanie, jeśli się dobrze nie przygotujemy do tego. Trzecia rzecz istotna, to jest sama nauka, sama w sobie. Ponieważ co? Pojawia się domain driven design, tak? Chcemy wprowadzić coś nowego. Wszystkie paterny, jakie są w książce,
teoretycznie nie są takie trudne. Zostało opisane w latach 60. już mniej więcej przez ludzi, którzy wynaleźli Smalltalka. To nie jest nic nowego wcale. Tyle, że co? Usłyszymy o tym, przeczytamy kawałek książki i próbujemy zastosować, tak? No to od razu pojawia się coś takiego jak arogancja. Ja się dowiedziałem czegoś, tak jak dzisiaj wyjdziemy z konferencji, dowiedziałem się jednej rzeczy, to teraz ja więc znam cały świat, potrafię wszystko zrobić, zrobię to po swojemu. Nie mówcie mi, że ja jestem w błędzie. A ucząc się czegoś, na początku jesteśmy bardzo często w błędzie. Kto przeczytał książkę Iwansa? Ręka do góry. Niewiele z was, okej. Okay. A kto zaczął? Właśnie, o to chodzi. Proszę? Tak, jest krótka też. Można ją przeczytać. Po przeczytaniu tej głównej. Ponieważ w tej książce jest, niektórzy twierdzą, że jest nie do końca dobrze posegregowana. Najpierw są taktyczne paterny, czyli agregaty, encje, value objecty. Dopiero później jest mowa o czymś takim, co się nazywa strategic design, o którym za chwilkę też powiem. W tej drugiej części dużo więcej wartości. Ta druga część potrafi nakierować nas na właściwe tory myślenia dopiero. Nie uda nam się nigdy wprowadzić domain-driven design bez wprowadzenia granicy, bez wprowadzenia bounded kontekstu. Kto z was ma małe dzieci, które uczą się jeździć na rowerze? To co, kupicie im rowerek i wypchniecie je na ulicę, tak? Na produkcję? Można dyskutować, no. Potrzebujemy znaleźć miejsce bezpieczne, w którym zaczniemy się uczyć domain-driven design. Tak samo jak jazdę na rowerku będziemy uczyć się gdzieś na osiedlu, tak samo musimy znaleźć sobie jakieś bezpieczne miejsce, w którym się będziemy uczyć domain-driven design. Bezpieczne miejsce w kodzie. Są trzy problemy, o których wam powiedziałem. Patrząc na to, wcale nie jest proste wprowadzić domain-driven design, dlatego też większość z was tego nie używa. Być może by chciało, ale nie używa. Za chwilę wam powiem, co trzeba zrobić dokładnie, żeby to wprowadzać, oprócz tego, że musimy zmienić sposób myślenia. Ale jest jedna super istotna rzecz na samym początku. Nie cały system będzie dobrze zaprojektowany. Powtórzę to jeszcze raz, nie cały system będzie dobrze zaprojektowany. Czasami jak ktoś usłyszy o DDD, to myśli, okej, dobra, teraz ja będę wszystko w ten sposób pisał i wszystko będę dobrze projektował. I cały system przepiszę, albo cały system zmienię, albo w ogóle jak będę tworzył nowy system, to wszystko będzie w DDD. Super istotne jest to, żeby wiedzieć, gdzie zastosować tą wiedzę. Mówiłem, że powiem wam coś takiego o strategic design. W DDD mamy de facto dwa poziomy. Paterny taktyczne, czyli agregaty, encje, value objecty i parę innych, oraz strategiczne podejście, czyli żeby wiedzieć, gdzie co zastosować, jak pociąć system i gdzie wprowadzić granice. Jest taka bardzo fajna prezentacja Grega Younga. On jest na tej konferencji, ale akurat tej prezentacji nie ma. Na tej prezentacji ma jeden slajd, jeśli dobrze pamiętam. Jest nagrana gdzieś w internetach dostępna, nie pamiętam dokładnie jaki był tytuł, ale mówi Destroy All Software, chyba tak się nazywa. Tak mi się wydaje. Siedzi na krześle i przez godzinę mówi, bez pokazywania żadnych slajdów. Mówi o tym, że żeby stworzyć dobry system, to trzeba go designować pod to, żeby jego pojedyncze części móc bezpiecznie wyrzucić, usunąć i napisać je od nowa w ciągu powiedzmy tygodnia, dwóch. Dobre pocięcie systemu jest podstawą do wprowadzenia DDD. No to co to jest to strategiczne podejście? Pomyślmy o elektronicznej bibliotece wielkości Amazona. Co w takiej bibliotece się znajduje? Ano książki pewnie, prawda? No to w klasycznym podejściu co byśmy zrobili? Encja, książka z ID-kiem, nazwą, tytułem, autorem. Tylko że jak się okazuje, biblioteka jest duża. Więc żeby te książki móc do ludzi, którzy chcą wypożyczyć tą książkę, dostarczyć, potrzebujemy jakichś robocików, które będą tam sprytnie te książki zabierały z półek. No to potrzebujemy jeszcze koordynaty X i Y, prawda? Gdzie one są? Pewnie Z. Gdzie ta książka leży. No i nagle ta encja książki zaczyna nam puchnąć. Macie takie systemy, w których encje, czy też tabelki mają miliardy kolumn
mimo tego, że wiele z tych kolumn nie dotyczy tego samego problemu. To jest właśnie podejście strategiczne. W takiej bibliotece, takiej wielkości, będziemy wiedzieć, że będziemy mieli moduł do wypożyczania, moduł magazynu, być może moduły do podkładania książek użytkownikom. W każdym z tych trzech modułów książka będzie zupełnie czymś innym. Będzie miała zupełnie inne znaczenie. Będzie je łączył prawdopodobnie jeden ID. ISBN czy jakiś inny, być może techniczny. Większość systemów wygląda tak, że jest wielką bryłą. Mimo tego, że te mikroserwisy teraz wchodzą, prawda? Ale i tak wszyscy projektują wszystko jako jedną wielką bryłę. Musimy mieć świadomość tego, że DDD trzeba zastosować tu, w samym środowisku, w korze, czyli tam, gdzie jest największa wartość biznesowa dla naszych stakeholderów. Teraz tak, kto z was pracuje w firmie, która jest oddziałem jakiejś innej firmy zagranicznej w Polsce? Prawdopodobnie nie dotykacie kora. Oni tam już wiedzą, że to, co jest dla nich najważniejsze, będą robić u siebie, a delegować będą coś do jakiejś supporting subdomain. Smutna prawda. Ale niekoniecznie. Być może niektórzy twierdzą, że w Polsce jest akurat tak dobry świat IT, że akurat u nas dewelopowany jest core. Żeby się nauczyć domain-driven design, trzeba przede wszystkim wybrać swojego wroga. Tak jak mówiłem o tym rowerku. Trzeba znaleźć jakiś mały i interesujący kawałek domeny, który będzie można rozwiązać przy pomocy patternów z DDD. Jak się ludzie uczą DDD, to bardzo często, nawet super często, biorą na tapetę domenę bezpieczeństwa w aplikacjach. Zupełnie tego nie rozumiem, ale no, zalogowanie użytkownika, zagwarantowanie, że e-mail jest unique na całą aplikację, to nie jest dobra domena do nauki. Nie wolno zaczynać nauki bez wyznaczenia sobie granic. Team, czy też osoba, która się chce tego nauczyć, musi wiedzieć, tu w obrębie tego kawałka kodu działamy w inny sposób niż gdzie indziej, musi być to jasno powiedziane. Wszyscy, którzy będą brać udział w tym przedsięwzięciu, muszą o tym doskonale wiedzieć. Ta rzecz jest niezwykle istotna. Trzeba znaleźć zmotywowanych ludzi, którzy chcą się nauczyć, ponieważ zmiana nie zachodzi, jeśli ktoś ją wymusi. Zmiana może zajść tylko wtedy, kiedy ktoś czuje wewnętrzną potrzebę zmiany i chce się zmienić i chce coś nowego się dowiedzieć. Być może będzie trzeba się przejść po firmie, powyciągać z różnych teamów osobniki. W czasie tej prezentacji będzie trochę kodu, spokojnie. Głównym narzędziem, jakie wam przedstawię, to będzie budowanie takiego muru, nazwany anti-corruption layer. Czyli będziemy budować jakąś warstwę, która będzie broniła nasz nowy kawałek kodziku od tego, co tam ten wielki makaron potrafi nam zrobić. Ale zanim do tego przejdziemy, to jeszcze chciałbym, żebyśmy popatrzyli na warstwy. Kto z was może powiedzieć, że jego architektura wygląda właśnie w taki sposób trójwarstwowy? Okej. Za co wasi architekci biorą pieniądze? Trzy kwadraciki? Come on. Ja tego nie nazywam warstwami z jednego prostego powodu. Gdzie byście wsadzili logikę biznesową? Niby tutaj, tak? W serwisy. No z tym, że jak popatrzymy na zależności, no to business logic zależy od DAO, a to DAO gdzieś zależy pewnie od jakichś ENCI, które są przez Hibernate mapowane. Gdzie jest jakiś model? Model danych jest gdzieś poza w ogóle tym obrazkiem. Model logiki biznesowej siedzi pewnie gdzieś w danych albo tutaj w ogóle w UI. Więc żeby zaadresować problem architektur, spójrzmy na pewną metaforę. Ktoś słyszał o portach i adapterach? Okej, dla tych, co nie słyszeli, mniej więcej chyba z 10 lat temu Alistair Coburn opisał tą metaforę, w której model znajduje się w samym środku. Co to znaczy model? Model w pojęciu właśnie z DDD, bogate obiekty, które wystawiają na zewnątrz jakieś interfejsy, przykładowo interfejsy do repozytorium, gdzie na przykład infrastruktura potrafi zaimplementować taki interfejs, bazując przykładowo na Hibernate. Jak widzicie, cały model jest w środku, więc tu jest zaenkapsulowana logika biznesowa, jest niezależna od wszelkich frameworków, co więcej niezależna od języka, można też tak powiedzieć. Cała reszta jest dopinana, jest zależna od tego modelu. I
tą metaforą będę się posługiwał dalej w ciągu prezentacji, żeby pokazać na kodziku, jak już to może wyglądać. Opowiem wam o czterech strategiach, jak można podejść do wprowadzenia domain driven design do systemu. Każda z nich wymaga coraz więcej nakładu pracy, ale każda z nich też coraz więcej benefitów przynosi. Żeby mieć na czym to o tym opowiadać, przedstawię bardzo prosty przykład. Od razu mówię, przykład jest totalnie durny, ale jest wybrany specjalnie po to, żebyśmy wszyscy mogli zrozumieć, na czym te patterny polegają. Każdy z was na pewno w pracy zajmuje się projektami jakimiś, macie gdzieś tam jakiś projekt. Więc nasz przykład będzie wyglądał w ten sposób, że będziemy mogli stworzyć jakiś projekt z jakąś nazwą i niepustym name'em, z niepustym name'em i z jakimś numerem. Co więcej, będziemy mogli zmienić nazwę tego projektu i naszą główną funkcjonalnością będzie to, że będziemy chcieli móc uzyskać pełną nazwę projektu, która będzie wyglądała tak, że gdzieś tam jakiś string sklejony w jakiś tam specyficzny sposób się pojawi. Jak mówiłem, przykład jest bardzo banalny, ale można na nim pokazać coś, co być może wam się spodoba. Czy jakieś pytania co do tego przykładu? Okej. Okay. Pierwszą strategią, to jest coś, co moja dziewczyna lubi nazywać bąbelkiem, czyli bubble context. Wykorzystamy, zbudujemy anti-corruption layer, tworząc ją jako implementację repozytorium. Więc kiedy należy w ogóle myśleć o czymś takim? Kiedy się naprawdę dopiero pierwszy co uczymy? Kiedy być może nie wszyscy ci, którzy w danym projekcie, w którym wprowadzamy DDD, chcą to DDD wprowadzać? Wejściowy punkt. Jeśli nie możemy zmienić schematu baz danych w żaden istotny sposób i nie potrzebujemy za wiele danych. Jak będziemy to robić? Jak widzicie, z lewej strony mamy nasz stary system. Świeci. Stary system. Pod spodem mamy jedną bazę danych dla obu. I z prawej strony będziemy budować coś nowego. Zacznijmy od tego, jak to wygląda w starym systemie. Uwaga, będę często pokazywał pakiety i nazwy pakietów i importy, ponieważ jest to dosyć istotna rzecz sama w sobie, co od czego zależy i co gdzie jest umiejscowione. No więc jak widzicie, mamy jakiś project entity w pakiecie entity. No i mamy oczywiście DAO razem z implementacją hibernate'ową w tym samym pakiecie, no bo kto oczywiście trzyma implementację interfejs w innych pakietach, bez sensu, nie? Dobra, jak to może wyglądać? Trudne to specjalnie chyba nie jest. A więc mamy jakieś ID, mamy name, banda setterów i getterów, publiczna klasa. Entity DAO, które może znaleźć po jakimś ID-ku, zrobić save or update. Nic nowego tutaj póki co nie ma. Implementacja tego DAO w tym samym pakiecie, no co, z jakiegoś bazowego DAO rozszerzamy. Czy to jest zrozumiałe póki co? Kiwają głowami, ok. Chcemy wprowadzić teraz tą nową funkcjonalność, czyli ten full name i renamowanie projektów. Zobaczmy, jak będzie to wyglądało w naszym nowym modelu. Jak widzicie, w środku mamy model, od którego zależy anti-corruption layer. Przyjrzyjmy się. Co my tu mamy? Mamy trochę klas. Mamy klasę project name, project number, project repository. Zauważcie, wszystko jest w pakiecie model. Zacznijmy od prostej rzeczy, project number, który wrapuje de facto tylko value, nadając mu jakąś semantykę, nazwą klasy. Dodajemy toString, hashcode equals, czyli co? Klasyczny value object. Jak widzicie, zmienna tutaj value jest finalna. Raz stworzony obiekt typu project number nie będzie modyfikowany, nie będzie mutowany w żaden sposób. Z drugiej strony project name, który będzie miał bardzo podobną funkcjonalność, chociaż troszkę więcej, ponieważ również wrapuje name, ale co ma ciekawego? Ma prywatny konstruktor i metodę fabrykującą, która weryfikuje, że name nie może być pusty. Czyli co? Mamy
wymaganie biznesowe, które mówi, że project name nie może być pusty, no to gdzie to najlepiej zwalidować? No w miejscu tym, który trzyma tą informację. Jak widzicie, zakreśliłem tutaj funkcję, która nie posiada żadnych side effectów i zwraca nową wartość całego name'a. Domykamy tą funkcję obiektem typu project number. Jest to zrozumiałe na razie? No i wreszcie sam projekt, który będzie naszym agregatem, rootem agregatu. Jego ID number się nie zmienia, jego name więc jest finalne, jego name może być zmieniane. Mamy konstruktor, więc nie możemy stworzyć, możemy stworzyć projekt tylko i wyłącznie podając jego ID i name. Możemy go zrenamować, podając stringa, tworząc tutaj project name. I możemy pobrać z projektu jego pełną nazwę, wykorzystując name i domykając operację full name ID-kiem stąd. Jak widzicie, jest to zenkapsulowana logika, nie jest to zbyt wyszukana logika, nie będziemy ukrywać, natomiast prezentuję parę wzorców. No i Project Repository, istotna rzecz, znajduje się repozytorium, znajduje się w modelu. Przynajmniej sam interfejs. To przypatrzmy się teraz, jak ten model będziemy mogli wprowadzić w życie do naszego istniejącego już systemu. Stworzymy anti-corruption layer, w którym będziemy mieli dwie rzeczy. Implementację tego repozytorium oraz jakiegoś transformera, który będzie ze starego projektu, ze starego systemu transformował w nowy. A implementacja jest bardzo prosta, repozytorium. Mamy zależność do nowego modelu, mamy zależność do starego DAO. Wstrzykujemy dwie rzeczy, żeby załadować, implementując interfejs repozytorium, implementujemy go w taki sposób, że do transformera odwołujemy się to, wysyłamy project entity ze starego systemu, znaleziony po ID-ku. W transformerze wielkiej logiki też specjalnie nie ma. Z entity tworzymy nowy project. Czy jest to zrozumiałe? Tak. Dlaczego w projekcie... Pytanie jest, dlaczego w projekcie jest metoda rename, która nie tworzy nowy obiekt, tylko mutuje istniejący? Dlatego, ponieważ w tym przypadku projekt jest rootem agregatu. Co to znaczy? Korzeń agregatu. Agregat żyje przez dłuższy czas i jest identyfikowany po jego globalnym ID. Może zmieniać swoje properties w czasie życia, czyli przykładowo name, ale jest zidentyfikowany tylko i wyłącznie przez ID. To jest koncepcja aggregate root. Oczywiście. Kto ci zabronił? Nie miałem, ale wyobrażam sobie takie aplikacje, które mają na przykład, dostają dane na wejście, mają je sprocesować i wysłać je na wyjście gdzieś. Okej, może powiedzmy tak, nie mówimy o domenie, tylko o modelu tej domeny. Model ma to do siebie, że będzie się zmieniał sam w czasie, ponieważ będziemy odkrywać nowe rzeczy w tej domenie w czasie, jak implementujemy, więc się będzie sam zmieniał. Natomiast jeśli dobrze rozumiem twoje pytanie, to czy może być model, w którym nie ma żadnego mutowalnego obiektu? Czy tak? Okej. Okay. Nie poczuwałem czegoś takiego. Nie widzę żadnych przeciwwskazań, żeby tak pisać, kiedy wymagania są takie, że możemy to zrobić. Więc nie widzę ograniczenia żadnego. Dobra, więc jak widzicie, mamy cały czas jedną bazę danych. Nasze repozytorium implementuje model, nasza implementacja repozytorium implementuje interfejs z modelu poprzez wykorzystywanie starego systemu.
Są z tego plusy, ponieważ mamy bezpieczne miejsce, w którym możemy się uczyć tego domain-driven design. Możemy sobie kombinować z agregatami, z value objectami, z politykami, z całą tą resztą w środku. Nie wprowadzamy zbyt istotnych zmian do naszego systemu. Nasz enterprise architekt nie musi wiedzieć do końca, co my robimy, więc możemy się tam bawić po cichu gdzieś z kolegami wieczorami. Jest szansa, że jeśli nam się uda i coś z tego ciekawego wyjdzie i zaprezentujemy to za jakiś czas naszemu enterprise architektowi, to być może nam wtedy pozwoli przejść do następnych patternów i wykorzystać to w większej części systemu. Są oczywiście minusy, ponieważ jesteśmy całkowicie zależni od tego, co stary system oferuje. Nie możemy za wiele tam zmienić, więc zawsze musimy się zmapować do starej bazy danych. Co więcej, w pewnym momencie ktoś przyjdzie i powie, wiecie co, no w tym modelu wszystko jest fajnie, ale zaczyna mnie męczyć to, że ja muszę na przykład napisać za dużo kodu tutaj albo za dużo kodu tam, ja to zrobię po swojemu, wsadzę tu setera, wjadę z butem, dziękuję, dobranoc. Za jakiś czas ktoś kolejny przyjdzie, zrobi to samo. No i ten ładny bąbelek, który stworzyliśmy z fajnym modelem w środku, nagle pęknie. Nie mówiąc już o performance przy mapowaniu. Czasami jest to istotne, czasami to nie jest istotne. Tak jak mówiłem, jest to pierwsze podejście, najbezpieczniejsze do nauki. Prawdopodobnie taki mobelek ktoś porzuci. Pytanie jest, czy przy tym podejściu, jak jest nowy kod, to jakie są sposoby, gdzie go umieścić? Najprostsze, co mi przychodzi do głowy, to po prostu pakujesz to do innego pakietu. Najprostsza rzecz, absolutnie. I tylko umownie mówimy, że my teraz w tym teamie, który cherrypickowaliśmy sobie, robimy tam teraz inaczej. Rzeczą trudniejszą jest stworzenie nowego modułu, potem wiadomo, można stworzyć nowe repozytorium gitowe i tak dalej, i tak dalej. Nie ma ograniczeń, możemy zastanowić się tylko, co jest nam bardziej przydatne w tym momencie i na co sobie możemy pozwolić. Jak trochę więcej potrzebujemy od tego DDD, już się okazało, że jest to ścieżka, którą organizacja chce podążać, to możemy zacząć myśleć w innym koncepcie. Możemy już w ogóle odciąć nasz kod, nowy kod do innego repozytorium, stwierdzić, że tam będziemy mieli nową bazę danych i wykorzystać tak zwaną synchronizującą anti-corruption layer. Jeśli mamy możliwość stworzenia własnej bazy danych, czy też nowej skimy, czy nowej instancji, czy być może poprzez tylko nazwę, że niektórych że wykorzystujemy teraz kilka nowych tabelek, a w starym systemie nie wykorzystujemy tych tabelek i nie potrzebujemy tych zmian mieć widocznych, zmian, które nowy model będzie tworzył, nie musimy tego widzieć w starym systemie od razu. Co to znaczy? Jak widzicie, pojawiła nam się po prostu nowa baza, czy to logicznie, czy fizycznie nowa baza. Stary system zostaje jak był. W tym kodziku się niewiele zmieni. W nowym systemie, jak zobaczymy, jest dalej model w środku. Mamy anti-corruption layer z lewej strony i tutaj na dole mamy jakąś kawałek infrastruktury. W modelu też nic nie zmieniamy. Póki co. Za to co robimy? Ten interfejs repozytorii, który mieliśmy w modelu wcześniej jako implementację poprzez ACL, pakujemy na przykład do jakiegoś infrastruktury i chcemy przykładowo wykorzystać Mongo, bo taką mieliśmy fantazję. Więc co, importujemy sobie model, importujemy sobie jakieś parę dodatkowych rzeczy, implementujemy project repository, no i implementujemy metody load i add. Co więcej, pojawia nam się metodka find updated after, czyli w momencie, kiedy zapisujemy coś z update'ów i kiedy update'ujemy nasz projekt, zmienimy mu tą nazwę, to zapisujemy sobie datę ostatniej zmiany dodatkowo. A po co? Ano po to, żeby nasze anti-corruption layer potrafiło sobie poradzić z tymi renamami tych projektów i przesłać je z powrotem do starego systemu. Czyli co, mamy jakiegoś runable, który sobie chodzi co jakiś czas, przykładowo co godzinę, co dzień. Zapisuje sobie, kiedy ostatni raz się zsynchronizował. No i następnie ze starego systemu kopiuje wszystkie stworzone nowe projekty w tym czasie do naszego nowego, a następnie wszystkie, które zostały zrenamowane po ostatnim okresie synchronizacji, update'uje do starego. Chodzi sobie taki kawałek workera w tle.
co zyskujemy? Dalej możemy rozwijać projekt, nasz model w formie DDD. Co jest ciekawe, możemy całkowicie odciąć się od starego systemu i dewelopować go, nie musząc stawiać całego systemu starego. Pytanie, czy ktoś z was, ile zajmuje wam postawienie serwera waszej aplikacji? Komu zajmuje to pół minuty? Komu zajmuje to dwie minuty? Pięć minut? Dziesięć? W sekundach, no to jest dobre, wiesz, jak już masz system, który jest nowy, jak masz taki legacy, to czasami zanim to EJBC wstanie, to w każdym razie, jeśli macie system, który staje bardzo długo i wydzielicie część do czegoś z boku, to tą nową część będziecie mogli postawić w ciągu paru sekund. Odpowiadając na twoje pytanie poprzednie, możemy to już całkowicie wydzielić do innego source code'u, wersjonować oddzielnie, release'ować oddzielnie. Co jest istotne? Po co synchronizujemy te dane z powrotem do starego systemu? Ano w starym systemie są pewnie jakieś raporty, które chodzą i czegoś szukają, są pewnie jakieś, jeśli to jest software biznesowy, to jakiś moduł do faktur czy do czegoś. Co potrzebujemy? Wsparcie trochę z infrastruktury, żeby ten worker chodził co jakiś czas i kopiował. Musimy się dobrze zastanowić, co i kiedy chcemy synchronizować. Kiedy możemy? Jakie są wymagania biznesowe? Czy to, że coś będzie widoczne dzień później, to jest OK, czy to nie jest OK? Nie mamy nigdy jednego źródła prawdy o danych, ponieważ część z tych danych żyje w starym systemie, część w nowym. Trzeba ważyć. Dwie następne strategie są troszkę bardziej złożone i potrzebują trochę więcej inwestycji, żeby je wykorzystać, natomiast... Dobre pytanie. Co w momencie, kiedy w starym systemie zostanie zmieniona nazwa? Raz, może zostać nadpisana przez to, co jest w nowym systemie z powrotem przez synchronizację, a prawdopodobnie powinniśmy zablokować możliwość zmiany nazwy w starym systemie. Tu już, wiesz, jest decyzja biznesowa, co chcemy pozwolić, gdzie modyfikować. Nie ma łatwej odpowiedzi na to pytanie, sorry. Nie, pytanie bardzo dobre. Dwa kolejne paterny, żeby je pokazać, musimy troszkę zwiększyć wymagania dla naszego cudownego kodu. Więc możemy stworzyć projekt przy pomocy Project Numbera i Project Name'a i oczywiście projekty się robi dla klientów. No i nasz super feature full name chcemy zmienić tak, żeby customer name wykorzystywał przy wypisywaniu tego name'a. Dlaczego chciałem to rozszerzyć? Pamiętacie, jak mówiłem o strategicznym design, tak? I ten przykład z biblioteką. Zazwyczaj w naszym korze nie chcemy zajmować się CRM-em. Niech jakiś inna część systemu zajmie się zarządzaniem tymi customerami. Jakieś tam ich maile, kontakty. Nam to nie jest do końca potrzebne. Więc wykorzystajmy stary system jako coś, co dodaje wartość. Kto w ogóle z was myślał kiedykolwiek o tym, że system, który jest legacy, ma jakąś wartość dodaną? Zazwyczaj jest takie podejście, kurde, no jest system, który trzeba utrzymywać od x lat, trzeba w nim się babrać, trzeba w nim maczać łapki, brudzić paluchy. No ale z drugiej strony, jakbyście mieli przepisać całą tą funkcjonalność, którą ten system posiada, no to byście stracili kupę czasu i byście się ubabrali w jeszcze większy bajorku prawdopodobnie. Dobrze jest wykorzystać to, co ci ludzie przed nami kiedyś jednak napisali. Oni nie byli głupi. Tam jest kupa porządnego kodu, który należy wykorzystać. Tak jak w tym przypadku, wykorzystamy moduł zarządzania klientami w naszym nowym podejściu. Jak wspomniałem, nie chcemy przepisywać tego, co jest w innych częściach systemów subdomena, które są generyczne bądź tylko wspomagające. Ten rysunek wygląda bardzo podobnie. Dalej mamy nasz system, który posiada własną bazę danych, jest całkowicie niezależny. No i dalej mamy stary system, który też sobie gdzieś tam cały czas chodzi. Co zmienimy? Oczywiście stary system jest dzielony w poziomie, czyli w pakiecie z encjami domenowymi, nazwijmy to. Jest wszystko, czyli zarówno i projekt, i customer. Jak widzimy, customer posiada ID, name'a, no i kolekcję projektów, dla których robiony jest. Projekt posiada customera, setery, getery.
Oczywiście mamy DAOS-a do customera, wszystko w tym samym pakiecie, wszystko cały czas rośnie, puchnie w pionie, jeśli otworzymy w Intelce czy w Eclipse pakiet. Co możemy z tym zrobić? Popatrzmy na nasz model. Żeby wprowadzić tego customer name'a do naszego projektu, musimy troszkę pomodyfikować nasz model, który do tej pory mieliśmy. Między innymi popatrzymy na trzy rzeczy. Na customera, customer name i customer name service. Takie trzy nowe rzeczy wprowadzimy do naszego modelu. Pytałem was o tą książkę w tej wielkiej bibliotece. Jak myślicie, czy książka w kontekście zarządzania miejscem, gdzie fizyczne książki są składowane, potrzebuje mieć tytuł autora? Zupełnie nie. Potrzebuje mieć tylko ID-ka. Tak samo w naszym przykładzie potrzebuje mieć tylko ID-ka customera. Więc cały customer, całe słówko oznaczające customera w tym bounded kontekście będzie ograniczał się tylko i wyłącznie do ID-ka. Więc w tym przypadku customer będzie value objectem. Pytanie jest, czy mamy używać ID-ka bazodanowego, czy powinniśmy stworzyć ID-ka bardziej niezależnego. Idealnym rozwiązaniem byłoby używanie jakiegoś ID-ka biznesowego. Natomiast nie zawsze na to możemy sobie pozwolić, czasami musimy wykorzystać jednak po prostu bazodanowy klucz. Tak, tak, tak. Tak, więc mówię, idealnie byłoby mieć jakiś klucz biznesowy, który byłby niezależny od tego, jakiej bazy używam pod spodem. No czasami się tego nie da, w tym przykładzie wykorzystałem po prostu chamski klucz z bazy danych ID long. Customer name również będzie prostym value objectem, który będzie wrapował jakoś stringa i dodawał mu tylko jakąś semantykę przy kontroli typów. I customer name service, który będzie tylko interfejsem zdeklarowanym w modelu, który dla danego customera będzie potrafił zwrócić jego aktualny customer name. Ponieważ system do zarządzania customerów jest gdzieś z boku, możemy ich imiona, nazwy zmieniać w dowolnym momencie. Więc w dowolnym momencie możemy się odpytać o customer name'a. Żeby wprowadzić nową funkcjonalność w naszym modelu, to do naszej funkcji full name dodajemy drugi argument customer name i tu sklejamy. Jak widzicie, wszystko jest w jednym miejscu. Project name i jego full name będzie zależy od dwóch konkretnych argumentów. Jest to wszystko explicit pokazane w tym miejscu, w którym dane są potrzebne. Oczywiście nasz project też musi mieć parę zmian. Przede wszystkim musi dostać customera, którego będziemy wstrzykiwać tutaj przez konstruktor, ponieważ rozszerzymy naszą funkcjonalność, że musimy podać customera do projektu. No i full name będziemy domykać customer serwisem. Kto z was słyszał o dependency injection? Okej, a kto z was słyszał o trzech strategiach dependency injection? A kto słyszał o czwartej, która jest realizowana poprzez domykanie operacji, po prostu przekazywaniem argumentu? Kto pomyślał, żeby bin springowy przykładowo można było przepchnąć do obiektu domenowego jako domknięcie operacji? Wow. W tym przypadku mniej więcej coś takiego wykorzystujemy, czyli singleton customer service będziemy przepychać do agregatu jako domknięcie operacji. Co w naszym anti-corruption layer potrzebujemy? Pomijemy już w tym momencie persystowanie tego projektu. Skupmy się tylko na tych customerach. A więc mamy serwis, który implementuje nasz customer name service zdeklarowany w modelu. No i dla danego customera z tego modelu będziemy mogli stworzyć aktualny customer name. Sztuczka dosyć prosta, ale dzięki zastosowaniu niej w tym momencie możemy nagle zauważyć, że kupa tego systemu, który wykorzystujemy do tej pory, jest naprawdę wartościowa. Możemy dostarczyć nową wartość w naszym kontekście, bazując na tym, co już zostało napisane kiedyś. Można się naprawdę szybko dzięki temu poruszać do przodu i dostarczać nowe funkcjonalności. Żeby
być standalone w developmentie, oczywiście musimy w jakiś sposób implementację tego interfejsu customer service dostarczyć. My to wykorzystujemy w ten sposób, że mamy po prostu zwykłą mapę z zahardkodowanymi wartościami na potrzeby developmentu, w zupełności wystarcza. Są minusy. Odwoływanie się po takich serwisach może nie być tak szybkie jak join w bazie danych. No i trzeba napisać tego kawałek tego głupiego mocka dla developmentu. W aktualnym projekcie wykorzystujemy to podejście naprawdę bardzo, bardzo mocno i się sprawdza. I ostatnim, wymagającym największej wprawy, tak? Nie mam. Serwis. Co może pokażę? Ten serwis de facto nie zwraca mi customer name, tylko mi zwraca option od customer name. Dlatego, bo jest to bardziej eksplicite. No, w Javie to byłby optional. Akurat nową część systemu mamy w skali starą, mamy w Javie, więc tutaj też jest możliwość wprowadzenia czegoś nowego. Ok. Nie mamy czasu jeszcze? Ok. Ostatnim podejściem jest event stream wykorzystanie, czyli musimy gdzieś umieścić w jakimś API starego systemu trochę eventów. Ktoś słyszał w ogóle, co to jest event? Ale nie taki przeglądarkowy, że user clicked on button. Tylko biznesowy event, że na przykład projekt został stworzony, że projekt się zakończył, jakiś nowy klient został stworzony. Więc o tego typu eventach mówimy, mających jakąś tam semantykę biznesową. I wykorzystywanie event streamu to już jest troszkę większa zmiana, ponieważ trzeba mieć naprawdę, wiedzieć, co się robi. Musimy mieć jakiś coś pośrodku, jakoś brokera message'y. Musimy mieć silne wsparcie infrastrukturalne. Nie możemy za wiele eventów ze starego systemu wykorzystywać, bo chcemy coraz bardziej się odcinać, tak? Te eventy ze starego systemu, które musimy wprowadzić zresztą ręcznie, musimy odstawiać w czasie, mieć perspektywę, że za rok, za dwa, coraz bardziej będziemy się od tamtego systemu oddalać. I przede wszystkim wasz enterprise architekt musi być okej z tym. Tu już nie ma takiej zabawy jak w podejściu z bąbelkiem, gdzie bawimy się sami, klepiemy po plecach, że robimy fajną robotę. Tu już organizacja musi wiedzieć, co robi. Między innymi dlatego, że potrzebujemy sporego wsparcia infrastrukturalnego. No i jak to może wyglądać? Zauważcie, po środku pojawia się jakaś szyna, która może transportować eventy zarówno ze starego systemu do nowego, jak i z nowego systemu do starego. Żeby naszą funkcjonalność utrzymać, to musimy wprowadzić trochę zmian w starym systemie. Przykładowo wprowadzić eventy i zmiany w serwisie w starym systemie. Na potrzeby tego przykładu stworzę event project created event, dalej projekty tworzymy w starym systemie, natomiast renamujemy je w nowym. Jak wygląda taki event? Będzie to jakiś immutable message, który posiada wszystkie informacje potrzebne do stworzenia projektu. Czyli mamy jego project ID, z jakim zostało stworzone, dla którego customera i z jaką nazwą. Musimy zmodyfikować nasz project service, który tworzy projekty w starym systemie. Będzie ciekawy kod. Macie takie metodki save or update, nie? W serwisach. Kto ma takie metodki save or update? Zazwyczaj mają jedną linijkę, czy też dwie, no nie? Bo cała reszta logiki do tworzenia, czy też do update'u dzieje się wyżej w UI-u. A ktoś ma takie? Taki przełącznik? Save i boolean, czy jest nowy, czy nie? Spotkałem się z czymś takim. Ale jeśli takie coś mamy, no to możemy łatwo na szynę rzucić event, że projekt został stworzony po przejściu procedury tworzenia projektu. Jak widzicie, musimy zmienić kawałek systemu legacy, żeby to wprowadzić. Co się dzieje? Ten event jest wysyłany na jakąś szynę. Po drugiej stronie coś, nasz model zostaje, jaki był. Natomiast anti-corruption layer zostaje z customer name serwisem. Natomiast pojawia się handler, który importuje publish language ze starego systemu. Łapie się na event
i do naszego repozytorium dodaję nowy projekt na podstawie danych w evencie. Jak widzicie, to, że tutaj jest event bus, wymaga trochę więcej działań niż tylko stworzenie dodatkowych kilku tabelek w bazie danych, które mówimy, że są nowe. Plusy są następujące. Mamy system, który jest całkowicie rozłączony z poprzednim. Nasza komunikacja jest głównie przez eventy. Są minusy, że mamy rozłączony system całkowicie. Trzeba wiedzieć, gdzie go przeciąć. Tu już Enterprise Architect musi powiedzieć, tak, pozwalam na przecięcie systemu w tym miejscu. Musimy zmodyfikować system legacy. Do tej pory nie musieliśmy w tych poprzednich podejściach tego robić. Potrzebujemy mieć tutaj wsparcie infrastrukturalne. To może teraz zrobię to, co powinien był zawsze przy tych trzech poprzednich. Czy są jakieś pytania co do tego patternu? Musimy obsługiwać błędy gdzieś na poziomie message brokera. I musimy żyć z tym, tak, musimy żyć z tym, że te systemy dwa są eventually consistent. Trzeba zmienić sposób myślenia o transakcjach troszkę. Przedstawiłem wam cztery patterny: bubble context, synchronizujący anti-corruption layer, wykorzystanie starego systemu jako nasze asety i komunikację przez stream eventów. To zależy już, który moduł definiuje interfejsy. Tak, więc anti-corruption layer zazwyczaj trzymamy tam, gdzie chcemy coś nowego osłonić przed tym, co jest w starym systemie. To jest to, że puszczamy nasze dzieci do zabawy na podwórku, a nie wpuszczamy ich na autostradę. Więc my obudowywujemy miejsce, gdzie one się będą na tym rowerku uczyć. Przedstawiłem wam cztery strategie. Każda z nich potrzebuje więcej zmian, natomiast dostarcza więcej plusów, ciągnąc ze sobą troszkę też minusów. Trzeba wszystko ważyć, nie ma złotego środka. Chciałbym bardzo mocno podkreślić to, co powiedziałem w ciągu tej prezentacji. Nie cały system będzie dobrze zaprojektowany. Podejdźmy strategicznie do problemu. Wiedzmy, co chcemy zmieniać, nie próbujmy upchać DDD wszędzie. To jest coś, co powinniście sobie, według mnie, zapamiętać, jeśli ma być jedna rzecz, którą macie zapamiętać z tej prezentacji, to jest to. Ponieważ wtedy, jeśli będziemy wiedzieć, że nie cały system będzie dobrze zaprojektowany, nie wszyscy nasi koledzy będą tak samo dobrze pracować z DDD jak my, to wtedy te problemy możemy pokonać w jakiś sposób. Mój message jest taki, że żeby wprowadzić domain-driven design, musicie zmienić wasz sposób myślenia. Zarówno na poziomie architekturalnym, kodu, pakietów, komunikacji z innymi. Tego wszystkiego nie robi się po nic, bo żeby wprowadzić DDD, to trzeba naprawdę poczuć ból anemicznego podejścia. Ja wam wszystkim dziękuję. Jeśli ktoś jest z Krakowa, zapraszamy na nasz meetup. Jeśli ktoś by jest zainteresowany, to oficjalny hashtag dla Domain Driven Design to nie jest hashtag DDD, tylko hashtag DD Design.